W dzisiejszym programie witamy w Orzyszu oddziały batalionowej grupy bojowej NATO. Po wielu dniach spędzonych w drodze dotarły tu oddziały, których zadaniem jest obrona wschodniej flanki NATO. Odwiedzamy wojskowe zakłady lotnicze numer 1 w Łodzi, gdzie nowe życie dostają eksploatowane w polskiej armii śmigłowce. Zobaczymy, jak wygląda serwis tak specyficznej maszyny jak śmigłowiec oraz projekty, nad którymi pracuje tutejsze biuro konstrukcyjne. Po długiej drodze do ośrodka szkolenia poligonowego wojsk lądowych w Orzyszu dotarli żołnierze batalionowej grupy bojowej NATO. Ich obecność w północno-wschodniej części Polski wynika z ustaleń warszawskiego szczytu sojuszu. Jej trzon tworzą żołnierze amerykańscy. Wspierają ich wojskowi z Rumunii, Chorwacji i Wielkiej Brytanii. Dzisiaj wspólnie stojący tutaj w Orzyszu żołnierze Stanów Zjednoczonych, żołnierze Wielkiej Brytanii, żołnierze Rumunii, żołnierze polscy, a wkrótce żołnierze chorwaccy symbolizują to, że wolność po latach oczekiwania nadeszła i ta wolność jest mocna. Fakt, że sojusznicy z różnych krajów pracują razem w ramach wzmocnionej, wysuniętej obecności jest jasnym dowodem na zaangażowanie sojuszu na rzecz artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego, który zawiera zasadę, że atak przeciwko jednemu z sojuszników jest odbierany jako atak na nich wszystkich. Jesteśmy absolutnie pewni, że Wasza obecność gwarantuje bezpieczeństwo naszemu państwu, naszemu narodowi i bezpieczeństwo narodów na całej flance wschodniej, broniąc Europy przed wszelkimi zagrożeniami. Jako pierwsza jednostka w Polsce będziemy dowodzić natowskim batalionem, który będzie integralną częścią brygady, czyli tworzymy taką nową hybrydę. Narodowa brygada, część natowska może funkcjonować wspólnie, co umożliwi nam płynne wejście w każde działania, jakie sojusz postawi dla brygady. Jest to uroczystość szczególna. Uroczystość powitania batalionowej grupy bojowej NATO to wydarzenie szczególne dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polski. Jest wyrazem konsekwencji realizacji postanowień szczytu NATO w Warszawie. Dzisiejsza uroczystość w Orzyszu utwierdza nas w przekonaniu o trwałości organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, która opiera się na solidnych filarach kooperacji, zaufania i przyjaźni. Dzisiaj wasz kraj pokazuje wyjątkowe zaangażowanie na rzecz wysuniętej obecności NATO. Nie tylko jako kraj, który gości grupę batalionową, ale również jako kraj, który wysyła swoich żołnierzy do kanadyjskiej grupy batalionowej na Łotwie. Jestem niezwykle wdzięczny za to ciągłe wsparcie na rzecz wysuniętej obecności NATO, jak również cały szereg wysiłków, które wnoszą znaczący wkład do operacji natowskich na całym świecie. Wchodzące w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowe Zakłady Lotnicze numer 1 to wyjątkowe przedsiębiorstwo, którego misją jest zabezpieczenie techniczne lotnictwa Sił Zbrojnych. To właśnie tutaj zespół specjalistów dba o utrzymanie stanu technicznego i modernizację śmigłowców pozostających na wyposażeniu naszej armii. Jednocześnie w Łodzi prowadzone są prace badawczo-rozwojowe przy opracowaniu zupełnie nowych projektów statków powietrznych. Wojskowe zakłady lotnicze zajmują się remontami, modernizacjami, doposażeniami i obsługami śmigłowców rodzinnymi. Posiadamy oddział w Dęblinie, który remontuje silniki oraz zajmuje się serwisowaniem samolotów szkoleniowych TS-11 Iskra. W chwili obecnej znajdujemy się na Wydziale Remontu Płatowców i Śmigłowców, konkretnie w hangarze demontażu. Po przyjęciu śmigłowca przez grupę startową każdy śmigłowiec, który trafia do naprawy głównej, trafia właśnie w to miejsce. Tu rozbierany jest ze wszystkich agregatów, zarówno mechanicznych, silników, jak i elektrycznych. Elektryczne urządzenia, systemy łączności, nawigacji. Agregaty, systemy, które zostaną zdemontowane ze śmigłowca, rozsyłane potem są na poszczególne wydziały w celu demontażu szczegółowego
i realizacji procesu weryfikacji. Po zakończeniu procesu demontażu każdy taki śmigłowiec podlega zdejmowaniu powłoki lakierniczej. Na czym to polega? Jest smarowany płatowiec z substancjami chemicznymi, które powodują spłuchanie farby. Jest to potem zdejmowane albo ręcznie, albo z wykorzystaniem technologii suchego lodu. Tutaj w sekcji technologicznej przygotowujemy dokumentację i zarówno na wykonanie części i do śmigłowców, które remontujemy, i do nowo wdrażanych tematów, jak na przykład bezzałogowiec i ELX, i do części są generowane programy na maszyny CNC. Na Wydziale Obróbki Mechanicznej produkujemy nowe części, dorabiamy części na zamówienie innych wydziałów remontowych. Jesteśmy w stanie naprawić praktycznie każdy wojskowy śmigłowiec będący na wyposażeniu naszej armii, jak również stworzyć nowy śmigłowiec. Na dowód tego zrobiliśmy śmigłowiec bezzałogowy, śmigłowiec rozpoznawczy. Przed nami śmigłowiec ELX-27, taka można powiedzieć sztandarowa produkcja, prototypowa wojskowych zakładów lotniczych. Śmigłowiec BSR, bezzałogowy, śmigłowiec robot do zadań specjalnych. Śmigłowiec jest wypełnieniem jak gdyby niszy bezzałogowych statków powietrznych o udźwigu pomiędzy 50 kg a 1000 kg. Ten śmigłowiec ma udźwig w granicach 300 kg, więc na tym śmigłowcu można zabudować urządzenia optoelektroniczne dużo bardziej precyzyjne i dokładniejsze w porównaniu z tym, co zabudowuje się na mini śmigłowcach czy dronach tego typu maszynach. To samo można zabudować cięższe uzbrojenie, żeby wykonać jakieś tam zadanie uderzeniowe. Można podjąć rozbitka. Małe drony czy małe maszyny tego nie zrobią. Duża maszyna to już są koszty. Natomiast ten mógłby coś takiego wykonywać. Przed nami stoi kolejny śmigłowiec Mi-8, który jest troszkę bardziej zaawansowany, jeżeli chodzi o etap remontu. Jest to śmigłowiec transportowy i możemy zaobserwować tutaj już zdjętą powłokę lakierniczą z płatowca. Jeżeli chodzi o eksploatację śmigłowców Mi-8, trzeba przyznać, że są to śmigłowce już wiekowe. Natomiast są to śmigłowce bardzo dobre. Dzięki procesowi modernizacji, czyli unowocześnienie systemów nawigacji, systemów łączności, można powiedzieć, jakby zyskały troszkę na świeżości i zbliżyły się do standardów, które są wymagane w wojskach NATO. Śmigłowce, które są remontowane u nas, przeszły wiele modernizacji, natomiast mamy pomysły, które chcemy zastosować na tych śmigłowcach. Między innymi jest tutaj cyfryzacja kokpitu, słynny gas kokpit. Możemy również przeprowadzić remotoryzację śmigłowców, które są na stanie sił zbrojnych, która wiąże się z wymianą silników na nowoczesne. Taką remotoryzację przeprowadziliśmy na śmigłowcach senegalskich, które są remontowane u nas tutaj w zakładzie. Posiadamy w Senegalu śmigłowce Mi-24, które u nas powszechnie nazywamy Mi-35. Przyjechaliśmy do Polski, by towarzyszyć pracom przy przeglądzie tych śmigłowców. Generalnie śmigłowce są w średnim stanie i jest wiele prac, które należy przeprowadzić. Obecnie jesteśmy zadowoleni z postępów, naprawdę. Pierwszy taki projekt, jakim jest remont śmigłowców dla Sił Zbrojnych Senegalu, pozwolił nam na rozwinięcie skrzydeł, pozwolił też nam mocno budować się PR-owo, przez co cały świat dowiedział się, że taka firma z Łodzi z oddziałem w Dęblinie jest w stanie remontować śmigłowce i robi to dobrze. Mi-24 to maszyny bardzo popularne w Afryce. Wynika to z tego, że teren jest tam bardzo, ale to bardzo trudny. Atmosfera jest wyjątkowo zanieczyszczona. W powietrzu unosi się dużo pyłu. Żeby funkcjonować w tych warunkach, potrzebna jest bardzo solidna maszyna. Dlatego używamy śmigłowców Mi.
Zaletami konstrukcji jest wytrzymałość, zwłaszcza śmigłowców Mi-24. To są śmigłowce, które nie potrzebują żadnych skronohangarów. Nie ma znaczenia, czy pada deszcz, czy pada śnieg. Załoga przychodzi do tego śmigłowca, uruchamia i jest gotowa do realizacji kolejnego zadania. Na pewno wyróżnia nas to, że jesteśmy zakładem bardzo rzetelnym. Podchodzimy poważnie do sprawy. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jednak remontujemy sprzęt lotniczy, który wymaga od nas precyzji, wymaga wielkiej dokładności, dlatego że od pomyłki o milimetr zależy ludzkie życie. W chwili obecnej jesteśmy w hangarze montażu. Tu realizujemy montaż śmigłowców po remoncie agregatów na wydziałach kooperujących. W tle możemy zobaczyć dwa śmigłowce Mi-24, które są w końcowym etapie montażu i na nich realizujemy w chwili obecnej sprawdzenia i regulacje pod napęciem w celu przygotowania ich do przeglądu przez kontrolę jakości oraz do przygotowania do prób naziemnych. W zależności od typu śmigłowca, po naprawie głównej uzyskuje on resurs międzyremontowy. W przypadku śmigłowców Mi-17, Mi-24 jest to 7 lat, 1000 godzin. W przypadku Mi-8 jest to 1000 bądź 1500 godzin, 8 lat. Panowie generałowie, panie i panowie oficerowie, żołnierze, wszyscy pracownicy armii, wszyscy pracownicy wojska, Ministerstwa Obrony i wszystkich związanych z armią w Polsce instytucji, Polacy. Życzę wam dobrych, błogosławionych, rodzinnych świąt Wielkiej Nocy. Życzę wam dzisiaj zmartwychwstania duchowego. Życzę wam, byście zawsze wtedy, gdy podejmujecie dobre działania, byli wytrwali, pewni siebie, dumni z tego, że jesteście Polakami i gotowi do poświęceń nie dla brawury, tylko dlatego, że to jest potrzebne naszej ojczyźnie. Tak jak potrzebna jest armia, silna i sprawna. Ta armia, którą razem dzisiaj zmieniamy, budujemy od nowa. Armia, która się zmienia personalnie, jest coraz bardziej otwarta dla nowego pokolenia, ale nigdy nie tracąc doświadczenia oficerów, którzy tak olbrzymi kapitał zebrali przez ostatnie dziesięciolecia. Zawsze będziemy go wykorzystywali, zawsze będziemy go pożytkowali. Ta armia, która zmienia się także organizacyjnie. Dochodzi nowy, piąty rodzaj sił zbrojnych, Wojska Obrony Terytorialnej. A więc rzeczywistość Polski na progu Wielkiej Nocy 2017 jest rzeczywistością przede wszystkim bezpieczną. To ofiarowaliście wy, żołnierze polskiej armii. Za to Polacy są wam wdzięczni, ale to wielkie zadanie, które dzisiaj w Wielkanoc razem podejmujemy. I dlatego warto byśmy pamiętali, że Chrystus zmartwychwstał po to, żeby nas wszystkich wyzwolić. Po to, byśmy się nie bali, ale kochali własny kraj i wszystkich ludzi dobrej woli. Z Panem Bogiem.